Legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną jest Asgot. Hej, hej. I dzisiaj będziemy palić skrzynki. I robić pajacyki. Tego nie musimy robić jakoś szczególnie specjalnie. Ale może chcemy, a może chcemy. Może chcemy. Cienias! Ej, zabił mi moich, chciałam ich zabić tutaj. A wiesz, że to byli graficiarze? No właśnie wiem. Bo oni tutaj malowali. Co to? Nie wiem. Jakieś zapiski koszmarne. Tak, ja mogę kliknąć F na tym. Zbadaj graffiti. Diaboliczne zapiski na ścianach. Wow. Pewnie HWDP. Niepokojące symbole. No, na pewno. Tylko po elfickiemu. Tak jest, JP. JP na 100%. To co, biegniemy chyba tam? Tak. Powiadomienie systemowe. Odkryto wiedzę. Diabolik. Graffiti. Wow. Wow, tak. Spal skrzynki zapasów naszerów. To już jedną skrzynkę spaliłaś tak przy okazji, tak mimochodem. Niechcący zupełnie, bo się świeciła, to kliknęłam. No, idę, a spalę sobie tą skrzynkę w sumie. Dlaczego nie? O, tutaj jest. Jest tutaj. To ja ich rzucę tym. Dobra. Później zrobię im tak, a na końcu zrobię tak. Mogę takie combo i jeszcze zrobię unik na końcu. A widzisz? Ile rzeczy. Ej, poszliśmy w dwie różne strony w ogóle, nie? Ojej. Kia. Nakopałam. No. To podpalaj. Ja tutaj się jeszcze pomodlę przy tym zniczu. Dobra. Ojej, i się podpaliłem. No i wszystko jest po prostu pięknie. Nie potrzebujesz wrogów. Nie. Ja się sam wykończę na pewno. Prędzej czy później. Tu jest jakaś skrzynka jeszcze. Właśnie ja tutaj oczyściłem całą tą zgraję. A, widzisz, ja nie spłonęłam. Brawo. Ja super. Przy okazji jeszcze coś ukradłam. A, każdy moment jest dobry. O. No, się nie przejmuj, a nie obejrzysz się, jak zejdę ci z drogi czy coś. Oczywiście niepoprawnie przeczytałam, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tu jest jeszcze jakaś. Ósmy level! Patrz, wystarczy podpalić skrzynkę i już się poziom dostaje. Prawda? Super. Chodź, nakopiemy tamtym przy fontannie. Dobra. Oni coś knują, popatrz, podżegają się. No, to jest nielegalne zgromadzenie, coś mi się wydaje. Proszę się rozejść, tu się nic nie dzieje. A gdzie mnie tu podpalasz, ty magu, ty. Aj, boli. Dobra. Znalazłam rzecz. Nie chcę chciwości. Ja tu jeszcze tańczę z tym. Z tym dużym. O, i popsułaś. Przepraszam, nie chciałam. Co my tu mamy? Sushi! Nawet mogę je zjeść. Nam. Nie udało mi się. Zepsułam na tym świecznik, a? Mam. Bo teraz musimy iść, gdzie? Tutaj, bo tam w tym zawalonym domu mieszkają jeszcze chyba ludzie z questami. Dobra. Popatrz, dymią do nas. No proszę cię, do nas. Jeszcze się nie nauczyli. Mi by się nie chciało, prawdę mówiąc, dymić tak do byle kogo. Tylko dlatego, że sobie idzie. No dokładnie. Dawaj komurę. Tylko, że idzie taki z gołą klatą i dwuręcznym, ogromnym mieczem. Od razu, że niby szuka zaczepki. No po mnie to od razu, wiesz, tam worek na ziemniaki, można pomyśleć, że nic sobą nie reprezentuje. Tutaj jest jakaś kobieta, Hazel, alchemiczka. Kryjówka w krasny stawie. I ma coś dla nas. Skradzione zapasy. Przeczytałam no tak, piwny w ogóle... uczeń. Piwny uczeń. On dopiero poznaje smak dobrego piwka. Ale co? Bo mamy teraz dodatkowe dwa questy i musimy robić questy, żeby jakiekolwiek poziomy wbić, bo przecież tutaj takie grindowanie i tłuczenie mobów to jest bezsensowne, bo tutaj tylko i wyłącznie da się z questów jak wyżyć. Najbardziej. I to jest dobre. Bo ktoś
To jest świetne według mnie. Ktoś tam mnie właśnie pytał kiedyś tam, jak najszybciej awansować postać i tak dalej. No to tylko i wyłącznie questy i to wszystkie, jakie się uda znaleźć. Tak jest. To okay. Czekaj, to idziemy... nieskradzione zapasy. Idziemy... Którą masz teraz? Którą masz? Nie, skradzione zapasy, tak? Dokładnie. Dobra. No. No to lecimy. Młotka oczywiście nie ogarnęła, jak to miała ma w zwyczaju. Nie, no co ty. Tutaj gdzieś jest ten pajac, co się chowa pod mostem. Tego tam, wiesz. Chytrus X. Aha, ten twój lisek chytrusek. Ale popatrz, Chytrus X tam biegł. To na pewno nie Polak. Nie. Nie. On tu nazywa się Chytrus. Ojej, słuchaj, jak grałem wczoraj, kogo ja zobaczyłem. To była masakra. Pochwal się. Na pewno, jesteś tego tak. Pewna. Biegła łotrzyca, która miała nick Mama Madzi. Cześć, to... Nie chciałem w to uwierzyć, ale mówię, biegnie po enklawie protektora Mama Madzi. Mówię. Albo ja już muszę. Trzeba było skrinować. Właśnie. Gdzieś powinienem mieć tego screena, ale albo ja już za dużo grałem, albo z tymi graczami jest coś nie tak. Mama Madzi, ła. No nie. Coś już komuś naprawdę poszło nie tak. Wiesz, co jest najgorsze? Że tak naprawdę, kurde, ktoś popełnia straszną zbrodnię, tak? I się staje memem. To jest okropne. W jakim kraju my żyjemy w ogóle, nie? No właśnie, ta refleksja. Ale to trochę też taki przytyk do prasy, że oni z tego zrobili cyrk. Oczywiście, jak najbardziej. No, cały czas gdzieś tam próbują, ale chyba już nikogo to nie obchodzi. Bo ileż można, tak? No właśnie. No cóż, Mama Madzi w końcu miała czas na realizowanie swoich pasji, więc została łotrzycą w Neverwinter. Bohaterem. Ciekawe, czy gra z więzienia, czy wiesz. Expi, ma dużo czasu. Ojej. Już tam level na konia wbiła, z tego co pamiętam. Już ma wierzchawca, wiesz, plus jeden. Dobra. Co tutaj jest? Kolejny. O, skrzynka znowu. A zalicza nam, bo musi... jak ja kliknę, albo ty klikniesz, czy tylko jednej osobie zalicza? Powinnaś też mieć 4 na 5. Mam 3 na 5. Aha, to chyba ty też musisz osobno zbierać. Dobra. To lecimy. Czekaj, bo oni tutaj coś dymią już. A czy tak naprawdę to ja no, do nich zadymiłam, ale... Nie, nieważne, taki szczegół. Jeszcze złoto zbieram. Kradzieju, jak najbardziej. Ty. To ja tu jestem złodziejem przecież. Ale to do wspólnej kieszeni idzie chyba. Ale wiesz, jak ja bym dzieliła złoto, to bym dzieliła inaczej, tak? Nie porówno, tylko sprawiedliwie. No ale... Oni sobie szli załatwiać swoje sprawunki, a ty kogoś sztyle tam w plecy. Ale może mają skradzione jakieś tam narzędzia alchemiczne, no. Ja na to liczyłam. Widzisz, mieli, proszę bardzo. Mam 5 na 5, a ty? Nie miałam, nie, u mnie nie mieli. U mnie mieli jakieś stare buty. Tylko. Co, jak chcesz, to ja ci pożyczę kasę tam na buty jakieś, żebyś nie musiał z trupów zdzierać, naprawdę. O, ten ma. Wiesz co, no, ale takie strupa jeszcze, wiesz, cieplutkie, to inaczej się rozchodzone. Nosi. Inaczej się nosi, pewnie. To ja już mam 5 na 5 i mam wrócić do Hazel. Ja też. Przebiegniemy do Hazel. Tak jest. Prowadź. Wskakuj na plecy, poniosę cię. Ej, powinno się dać. Nie? Tak wiesz, zwłaszcza, że ja tutaj mogę tak się jeszcze rozpędzić. To by przyspieszyło. O, ktoś tam tutaj. Będziemy mu pomagać? Wiadomo. Na pewno się bardzo ucieszę, jak zabijemy mu moby do questa. Nie, żebyśmy byli trollami. Nie. Ej, czemu ja nie mam pirackiego ubranka? Możesz sobie odebrać.
każdy może sobie odebrać w protektora. Wiem, które. Dobra, ja chyba nawet odebrałam, tylko że jeszcze nie ogarnęłam. Badanie mułu. To mułu jest, a nie jogurt. Ja i tak wiem swoje. Oczywiście, John Doe, nie wierzę. Mały, czarny John Doe, wyglądający jak wilkołak. O kurczę, o kurczę. John Doe to jest taki odpowiednik Jana Kowalskiego, tak? Jest, tak? Tak. Nazwać swojego młodszyka Jan Kowalski. Oj, przepraszam, małe cięcie. Czekaj, czekaj, już sens cięłam. Mhm. O, widzisz. Dobra, tam pozamykaj drzwi. Żeby nie było, że to do mnie, ja mam swój wyciszony. A. Dobra, po cięciu Omek musiał zadzwonić do swojej tam, wiecie, kochanki, prostytutki. Mm. Tak jest. Albo ona dzwoniła do niego. Więc o czym to mówiliśmy? O Johnie Doe. Tak? Tak, Jan Kowalski. Tak, tak, tak. I tak się nazywa trupy, jeżeli nie można się zidentyfikować ich. O, nie wiedziałem tego. Skąd się wzięło właśnie ten John Doe? Jeżeli znajdą trupa, który nie ma żadnych przesłanek tożsamości, to dostaje metkę John Doe na paluszek i do kostnicy. Wow. Brutalne. Więc niziołek John Doe, bardzo, bardzo dobre. Jak to zrobiłam w ogóle? Czasem mi żal tych mobów, wiesz? Tak wpadamy, robimy im rozpierdziel. No, i w sumie nic nie dajemy w zamian. Tylko jeszcze kradniemy. Taki jednostronny związek. A czy jak to nic? Dajemy im rozrywkę. Dajemy im pracę. O, właśnie. Bez nas nie byliby już takimi łotrami. Umrzeć w pracy, to wiesz, zasiłki dla rodziny później. Tak, tak, dokładnie, same profity. Najlepiej to samolotami latać. No chyba tak. Musimy się zanurzyć w tym budyniu. Głowa mi wystaje. Jo. Ojej, jeszcze ten odgłos. Widzę tylko jakąś białą grzywę. Dam to, dam to, dam to, dam to. Hmm, screenshotuj. To może być interesujące. Dobra, mnie już nie ma. A jak to się wpisuje? Motka ogarnia. Emote sit, tak? Tak. Podskoczyłam. Okej. Ej, ale zobacz, to on skacze siedząc jednocześnie. To jest całkiem niezłe. Ui. Ej, właśnie pojawiły mi się beczki znikąd. To jest creepy. No, no. W ogóle to może bym nas zapisał na potyczkę, bo mamy jedną misję, kryjówka w Czarny Stawie, drużyna. Ukończ potyczkę, groza w Czarny Stawie. To zapisuj nas na potyczkę. I chwilę trzeba będzie pewnie poczekać, chociaż kto wie, czasem się czeka, czasem jest od ręki, czasem się czeka kilka minut. Ja też jestem automatycznie zapisana. Tak, cała drużyna. Patrz, bo więc zbieramy jogurt. Widzisz? Aha, on sprzedaje ten jogurt, słuchaj. Jogurt na czarnym rynku. Tak jest. Źle przebadane bakterie LKSEI. Panujące halucynacje. Z reklamacji, tak. Halucynacje z niedożywienia. Ojej. Ale nawala z tych mieczyków strasznie mi się podoba, jak rzuca tym. Najlepsze jest to, że ten skill zostaje do samego końca i jest potrzebny. Bardzo dobrze, jest bardzo ładny. Wygrałam niezidentyfikowany przedmiot. Gdzie teraz? Jeszcze gdzieś próbki. Chyba tutaj. O, wiesz co, ta grupka tutaj stojąca przy tych skrzynkach już od nas dostała swoje. Ale patrz, tak no. A im ciągle mało. A? Nigdy się nie nauczą. No naprawdę. Ale to jest dziwne, bo oni umierają, znikają, a później pojawiają się na nowo. No właśnie. O co chodzi? Może jak kot mają kilkanaście żyć po prostu wszyscy.
O, podziemia, zbieram. Zbieraj, a ja pozbieram to. A, znowu literkę ja kliknęłam. Haha! I mu. Ej! Bo ona nam powiedziała, że to jest mu, a to jest przecież tak naprawdę rzeczywiście ten jogurt i badamy te bakterie LKSEI. Tak, tak. No, podstawa. O, w końcu krasny staw. A nie, staw. Czekaj. A nie, tort, myślałam. O. Wiesz, czego mi brakuje? Takich jakichś zaskakujących zakamarków w tym mieście. Gdzie wchodzisz i na przykład jakiś quest jest, czy coś takiego, bo tak to jest tak trochę pusto. Można by tak zrobić. Jak będziemy robić tego Fondry o Mosi, władczyni wielojedności, królowej tak. Szczurów i tak dalej. Szczurza królowa. Szczurza królowa, matka wielojedności. To jest moja wizja. Wracamy do... Hazel. Hazel. Vanneo. Kabanek. Chociaż odrobinka przyzwoitości przez C. Badanie mu ukończone. No i teraz nam tylko ta potyczka nieszczęsna została. Cały czas czekamy w kolejce. Tak, tylko zastanawiam się, czy jest sens. Czy po prostu zrobimy to kiedyś przy okazji? Pewnie przy okazji. Ja sobie tylko skoczę tutaj tego gościa przy mostu. Dobra, to idę z tobą. Wskakuj na plecy. Na razie to cię wyprzedzam, chciałabym powiedzieć. To ja ci wskoczę. Haha. Nagonka na buntowników. Dostałam coś nowego. I mamy teraz tak. Mam wrócić do Brandy. I mam iść do enklawy, no to... i mam iść zabić narzekacza, kurde, podżegacza na szerów. On już tyle razy dostał, chodź, zrobimy mu jeszcze raz brzydko. Dobra. Narzekacza. John Doe nam zrobił ten healing spot. Ale jeszcze nie możemy robić, się modlić. Jeszcze nie, ale możemy się poleczyć. Ja już jestem. Dołącz do drużyny, o. Popatrz, jak znalazł. F1, boom. Znaczy ten, Shift 1, tak? Shift dobrze. 1. I zrobimy sobie szybką potyczkę. A, i właśnie, teraz jak zobaczysz sobie koło mapy, jest nawet godzina dla potyczek dobra. O. Bo dostaniemy nieoszlifowane diamenty dodatkowo. Ura! Oczekiwanie na pozostałych zawodników. No mogliby się ruszyć. No. Dzisiaj. To normalne, że ten quest mi się świeci na czerwono? Tak, bo to oznacza, że tam drużyna jest dobra. Potrzebna. A to nie znaczy, że jesteśmy za słabi, żeby tam iść? No, to chyba nie. To chyba jest, że za słabi jesteśmy, żeby samotnie to rozumiem. Zrobić. O to chodzi. No. Czemu chociaż nie, powiem nie, ci... nie przychodzą? No to idźmy tam w naszą stronę, a pewnie nas w końcu dobra. Dorzuci. To zacząłeś coś mówić, jak zwykle ci przerwałam, jestem niedobra. No nie, kiedyś trafiłem na dungeon cały, na instancję sam, bo wszyscy się wylogowali i chciałem tak przekazaczyć i mówię, a zrobię sam. Jak się domyślasz, skończyła się moja zabawa po 5 minutach. O, jest. O. Domyślam się, że nie było łatwo. Nie. Miks obrońca. Ultran. Dobrze, pozdrawiamy. Miks obrońca. Miksa obrońcę. Oczywiście piwnik czy ladniczka. Biegniemy. Ilu krasnoludów? 3 krasnoludki się do nas dołączyły. Bardzo dobrze. Myślę, że są zachwyceni twoim towarzystwem. No, na pewno. Zobaczyli. Zombie! O, elf. Walking Dead. O, beczka. Co można z nią zrobić? Podpalić. I uciekać. To ja podpalę i ucieknę. Ha, 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 ha. Ale pierdykło. To nie ja. Nie. Ja jestem niewinna. Młocia piromanka. Chodzi i podpala różne rzeczy. I oczywiście wszystko przypadkiem. Nie, no pewnie. Te zapałki, one tu leżały, przecież to nie moje. Dokładnie. Ha! Żal mi tych zombiaków. Tak trochę nic nam nie robią. Ale ktoś ma... Jaki kotecek! Ej, ja też! Daj kotecka. Co zrobić, żeby mieć kotecka? No, co można zrobić? Zapłacić!
Niestety. Nie, ja tylko peska chcę. Ale ładny strasznie. No. Wow, jakieś feniksy tutaj latają. Cuda na kill. To jest jakiś boss, rozumiem? Nie, to jest taki mini. Dobra, to ja mu zrobię takie, wiesz... Takie mini lanie. Coś zrobiłam, nawet nie wiem co. Strasznie się tu pełno na ekranie wszystkiego zrobiło. O, kolejna fala. To jest coś, ale takie... Właśnie fale, jak były w Saints Row i tak dalej, nie? Te skrimisze. Tak, tak. Wiesz co, różnie bywa. Czasem to jest taka mała instancja, czasem to jest właśnie jakiś jedna lokacja, gdzie się trzeba utrzymać. Ale ogólnie to tak trwa do 10 minut, do 15 max. Rozumiem. Więc całkiem fajna opcja, jeśli ktoś nie ma co robić. To jest całkiem przyjemne takie, wiesz. No tak, bo nie musisz gonić mobów i tak szukać, tylko same ci wchodzą. Fajna siepanka. No. Znowu Witch słyszę. Ja to biegnę slalomami do tych mobów. Do kasy zbieram. No dobrze. Nie dlatego, że wiesz, nie chcę, żeby mnie trafiły, nie? A nie, no tak. Wow, ale mu się podłożyłam paskudnie. Dobra. Ło. Jaki dźwięk w ogóle. Złowieszczy. O, i tu jest nasz pięknotek. Wybraniec czego? Tam było G czy C na początku? Kangura jakie. Zawsze ci źli brzmią, jakby ktoś miał chorobę, prawda? Gardła. Tak czy inaczej, wybrane chupakabry. Tak. Ja mu tutaj narobię rzeczy. A ja mu na plecach robię młynkę. Ej, bo on ma immuna w ogóle. No, co by mu nie zrobiła, to tam gdzieś wyskakuje co jakiś czas immun. Kurde, potwory przywołuje. Co to ma być? Czemu oni mają takie krzyżyki jakieś dziwne? Wiesz co, to chyba znaczy, że mają agro na kimś innym. To znaczy, że możesz ładować śmiało. Dobrze. Ja mu tej specjali nastukam w ogóle. Ej, on jest immune na mój stun skill po prostu. A, nie daje się tak łatwo oszołomić. Moją urodą. O. Zauważyłam, że jak robię ten specjal z jedynki albo z dwójki, to nawet jak stoję w kręgu, to mi to wtedy się nic nie dzieje złego. Tak, bo tu jeszcze statystyki dochodzą. Wow! Tyle tabelka. Wygrać. To ja tak, tutaj z tego zrezygnuj, tutaj potrzeba. Ej, byłam najgorsza! A ja byłem drugi, jeśli chodzi o zadane, zabite moby, więc byłam chociaż byłam najgorsza we wszystkim. Teraz jest mi smutno. Ale masz skrzynkę na pocieszenie. Hurra! I oczywiście nie to kliknęłam, co chciałam. Akceptuj. Wygrałam.